Wychodzę z założenia, że czasami najgorszym przeciwnikiem dla każdego z nas jesteśmy my sami. Może właśnie dlatego dawno temu kiedyś spojrzałem na Dirt Rally 2.0 z troszkę innej perspektywy. Z perspektywy tytułu, który sprawia, że potrafisz siedzieć godzinami tylko dlatego, żeby przejechać ten jeden wyścig, ten jeden etap, ten jeden odcinek idealnie i wzbić się w tabeli najlepszych globalnych czasów o te kilkanaście, kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset pozycji do przodu. Dzisiejszy odcinek będzie lekcją. Lekcją cierpliwości, lekcją dostrzegania swoich słabych stron, a przede wszystkim lekcją perfekcjonizmu. Szanowni Państwo, witajcie na trasie Fuller Mountain Descent w Nowej Anglii w Stanach Zjednoczonych. Okej, nie zrozumcie mnie źle, w żadnym wypadku nie jestem sim racingowym specjalistą. Aktualnie mam w Dirt Rally 2.0 31 godzin, ale myślę, że jeżeli obejrzycie ten materiał, to każdy z Was będzie w stanie nauczyć się jeździć w Dirt Rally i nie tylko w Dirt Rally, jeżeli ja to zrobiłem i poszło mi, wydaje mi się, całkiem nieźle. Ale zacznijmy od początku. Moja pierwsza styczność z Dirt Rally 2.0 chyba jakiś rok temu ograniczała się do niestuningowanego golfa i dosyć prostej trasy w Polsce, o której sobie jeszcze w następnych odcinkach powiemy. Dlatego pomyślałem sobie, że fajnie będzie teraz spróbować czegoś nowego, natomiast czegoś niezbyt skomplikowanego, co jednak sprawi, że będę miał gdzie polepszać swoje umiejętności, nie zrażę się dodatkowo i troszkę liznę jednak tych rajdów. Mój wybór padł na niecałą 7-kilometrową, a konkretnie 6,6-kilometrową trasę, którą podzielono na 4 etapy. Cała trasa jest praktycznie leśną drogą z dwiema bądź też trzema hopami, niewielką ilością ostrych zakrętów na samej trasie, bardzo dużą ilością drzew oraz kamieni w pobliżu, dwiema nawrotkami, które sprawiały mi bardzo duże problemy, a przede wszystkim chęcią jak najszybszego pokonania całej trasy i wyciśnięcia z mojego Forda z grupy R5 totalnego maksimum. Ale nie wszystko było takie idealne od samego początku, bo gdy pierwszy raz zacząłem jeździć na tej trasie i ogólnie wróciłem do Dirta, wybrałem sobie Citroena, no bo Citroen brzmi ładnie, Citroen brzmi fajnie, a na domiar złego nic z nim nie robiłem, zero jakiegokolwiek tuningu. Początki były ciężkie. Długi 120. Ale żem zrobił. Środkiem przez szczyt, łopa, 50, 4 lewy przez szczyt, 6 prawy przez szczyt, długi 120. Łopa 180. Przebiliśmy przednią oponę. 6 prawy. 6 prawy przez szczyt, długi 120. Meta do 4 lewy, długi 50, do hamuły. Kurwa mać! Prawy długi 50. 5 lewy długi, nie dni, powoli 30. 6 prawy przez szczyt, hopa 120. Otwiera 6 długi 150. Znowu za późno, bo to już jest takie, że o! Otwiera 6 długi 150. Nie potrafię, kurwa, nie potrafię zawrócić. Nie potrafię zawrócić. 6 prawy do skrętu, ukryty nawrót lewy. Nie, no kurde, no. 6 prawy do skrętu, ukryty nawrót lewy. Lewy przez szczyt, bardzo długi zacisk przez szczyt. 6 prawy przez szczyt, długi 120. 6 praw...
Oczywiście takich urywków była cała masa, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, aby wyciągnąć z tego jakąś lekcję. Trasę poznałem praktycznie na pamięć. Co więcej, cała trasa była nagrywana w mniej więcej 2 albo 3 dni, dlatego w jedną noc, nie potrafiąc zasnąć, postanowiłem dowiedzieć się, dlaczego tak naprawdę lepiej w rajdach i ogólnie w wyścigach przeróżnych hamować czasem lewą nogą, a nie prawą, co było dla mnie na początku totalnie nienaturalne, ale udało mi się tego nauczyć. Jakiż byłem szczęśliwy, gdy okazało się, że udało mi się przejechać w miarę dobrze wcześniej wspomnianym Citroenem i być na 4000 miejscu w ogólnym zestawieniu. O proszę, jesteśmy na 4000 miejscu. Te 2 sekundy zbić jeszcze, to jest do zrobienia. Ta, 2 sekundy. Gdybym sobie dał spokój na tych 2 sekundach, to może mniej więcej 6 godzin swojego życia udałoby mi się zaoszczędzić. Natomiast wtedy cały na biało pojawił się Ford Fiesta R5 z internetowym tuningiem dostosowanym do tej trasy i ojeju, wsiąknąłem na kolejne godziny. W międzyczasie udało mi się raz czy dwa poprawić swój czas, także z 4000 miejsca trafiłem w okolice 1000. Oczywiście nie obyło się bez bólu, ale w końcu nadszedł ten przejazd. 5, 4, 3, 2, 1. Start. 30. 6 prawy przez szczyt. Długi zacisk. 4. Do 5 lewy. Dotknij. 5 prawy. Otwiera. Długi. 30. 4 lewy. Długi. Otwiera. 30. 4 lewy. I 5 lewy. Bardzo długi przez szczyt. Zacisk. Skręt. 3 lewy. Otwiera. I 6 lewy. Do 5 prawy. 30. 6 lewy. Długi. 30. 4 prawy. Długi. Otwiera 30. 4 lewy długi, otwiera 55 lewy. 30. 5 prawy długi, zacisk 4. 80. Środkiem przez szczyt, duża hopa, do długi szczyt, do 6 prawy bardzo długi. Do 6 lewy, otwiera przez szczyt, hopa 180. 6 prawy przez szczyt, hopa 120. Środkiem przez szczyt, hopa, 50, 4 lewy przez szczyt, bardzo długi zacisk przez szczyt. 6 prawy przez szczyt, długi 120. Przez wąską bramę i skręt, 1 prawy. Otwiera przez wąską bramę i skręt, 1 lewy. Otwiera 200. 4 prawy, bardzo długi, otwiera 80. 3 lewy długi, 100. 6 prawy, 120. 4 lewy długi, otwiera, 100. Płasko, prawy przez szczyt, 120. Lewą do nietnij, 4 prawy, 100. 6 prawy długi, 50. 5 lewy długi, nietnij, powoli, 30. 6 prawy do skręt, ukryty nawrót, lewy. Otwiera 6 długi, 150. 6 lewy, otwiera 150. Wolno, nie ciąć lewy, 6 z uwagą, długa 30, ukryta serpentyna w prawo. 120. 6, prawy długi, zacisk 5. Do 4, lewy przez szczyt, hopa 100 przez szczyty. Meta, do 4, lewy długi 50, do hamuj. 2:47 zapewniło mi 434 miejsce
na świecie, co dla mnie jest ogromnym sukcesem, mimo tego, że w całym tym przejeździe nie ustrzegłem się błędów. O ile pierwsza faza tych paru zakrętów była w miarę prosta, o tyle dojście do tego, jak ją przejechać tak, aby nie tracić czasu, nie było wcale takie łatwe. Pierwszy lekko ostry zakręt starałem się zredukować z czwórki na trójkę i przejechać jak najbliżej krawędzi tylko się da. No a później bardzo, bardzo długa prosta, maksymalnie wbijamy piątkę, redukcja do czwórki, skręt w prawo, znowu cała naprzód na czwórce i po raz kolejny jak najbliżej lewej krawędzi. Rozpędzamy auto, wbijamy piątkę, kolejny bardzo podobny zakręt, który możemy przejechać na pełnej prędkości, ale trzeba uważać, żeby nie obić się o tą lewą skarpę. Pierwsza hopa, delikatne ścięcie z lewej strony i moi drodzy, to co najpiękniejsze w tej grze, jak najpiękniej czuć w niej właśnie prędkość. Jedna hopa, druga hopa, z prawej strony masa kamieni, na trzeciej trzeba przyhamować, żeby nie wylecieć w prawo. Odpowiedni balans samochodu, żeby szybko wejść w ten ostatni zakręt przed, no właśnie, przed momentem, w którym można bardzo wiele zyskać albo bardzo wiele stracić. Trzeba było przejechać to na ręcznym. Ja niestety hydrołapy wtedy jeszcze nie miałem. Już ją kupiłem, także na pewno spróbuję pobić jeszcze ten rekord z jej pomocą. No i oczywiście zdaję sobie sprawę, że tamto miejsce na pewno wymaga poprawy, tak jak dwie nawrotki. Na tych dwóch nawrotkach traciłem zdecydowanie za dużo. Teoretycznie prosty zakręt w lewo, tak samo jak późniejszy prosty zakręt w prawo, znowu redukcja z piątki na czwórkę, ale w tej trasie podobało mi się najbardziej to, że mimo tego, że jest naprawdę szybka, to przez cały czas trzeba było być uważnym, tak jak chociażby tutaj. Teoretycznie nie powinno się tego zakrętu aż tak bardzo ciąć, bo z prawej strony był głaz, z lewej strony mamy skarpę, więc trzeba tutaj całą trasę jechać na milimetr, jeżeli chce się pobić swój własny rekord. No i to, co mi wychodziło zawsze najgorzej, czyli te nawrotki, która tutaj również nie była idealna, ale już nie miałem siły jej poprawiać. Kolejna prosta, praktycznie ostatnia, tak długa prosta, z ostatnią nawrotką w prawo, a na samym końcu jeszcze dwa leśne zakręty. Ostatecznie udało się poprawić wynik o prawie 20 sekund, co jest dosyć fajnym wynikiem. Myślę, że w ostateczności stać mnie na jeszcze lepszy. Dlatego jeśli Wam się ten materiał spodobał i chcecie więcej Dirta, zapraszam do ocenienia materiału. Miłego dnia.